Witam wszystkich hodowców, hodowczynie gołębi pocztowych. Jesteśmy u mnie na hodowli. Przepraszam, że nie było dosyć dłuższy czas odcinków. Sorki za palca, ale przemarzę aparat, bo jest trochę niejasno. Dłuższy czas odcinków nie było. Przepraszam za to, ale po prostu nie było zbytnio czasu. Szkoła, TP i TD. Jeszcze trochę roboty było. Zaczniemy dzisiaj od rozpłodu. Jak widać, jest mniej gołębi, ale są rozdzielone. Są w gołębniku dla młodych jeszcze. Dlatego, bo się biły. W gołębniku dla młodych są gołębie, które latają, robią formę i wrzucę je normalnie na lotowy. Dobre informacje, zniosła mi się samica z 10 roku, którą po prostu nie wierzyłem, że mi się zniesie, a ona się zniosła. Tutaj zobaczę. Dużo mi potłukły jajek gołębie ogólnie. Strasznie dużo mi potłukły tutaj jajek. Więc no, pierwszy lęk z rozpłodu jest nieudany, że tak powiem. Ale są też młode. Jest tutaj młodek, może go wyciągnę. Jeszcze dzisiaj albo jutro go zaobrączkuję. Ła, samiec, patrzcie jaki samiec, jak samiec broni gniazda. Właśnie siedzi na jajku, dobra stary, uspokój się. O, jest oto taki młodek, położę go na nogi. Nie, jutro go zaobrączkuję, dzisiaj jeszcze nie, jutro go zaobrączkuję. Fajny młodek. I jest to po tym właśnie samczyku. Po tym od mojego wujka, zaraz go pokażę może. Może młódka to gniazdka. Ła, 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 ła. Jest to po całej parze belgów, jest to po tym samczyku. Chodź. Jest to po tym samczyku. Nie twoja cela, stary. Jest, on jest taki łysy. Jest to po samiczce. No chodź, chodź, chodź. Jest to też po takiej też samiczce. No. Ona do gniazda od razu, belgijce. Na dole nic, tak jak było, takie spusto, ale tu też mam młódka. Może pokażę tego młódka. Jest też z jeden, bo jedno jajko też potłukły. To są po prostu młódki, które mi się udało po tych gołębiach wychować z niepotłuczonych jajek. A są dwa jajka czy jedno? Ten młódek zdawało mi się, że był większy, ale chyba się pomyliłem. Tak, jeden. Ale chodź tutaj. I jest to po takiej samicce. Może ją tu gdzieś wezmę wyżej. Pokażę. Jest to po takiej samicce. O. I jest to po samcu. I to jest po tym Niemcu moim. O, też od wujka. Z 15 roku. Młódek sobie siedzi. Zniosła mi się tu samica. Dobra, ja przejdę do lotowego. Gołąbki jeszcze dzisiaj nie były w ogóle karmione. Dobra, jesteśmy w gołębniku dla młodych. Posprzątałem tu w miarę. Pewnie będą hejty, że mam burdel w gołębnikach. Ale starsi widzowie wiedzą, że ja podczas lęgów po prostu nie sprzątam w gołębnikach. Bo dla mnie sprzątanie w gołębnikach podczas lęgu nie ma sensu. Szczególnie, że gołąb wtedy buduje odporność młody itp. itd. Te gołębie u mnie latają, bo to są te para belgów, to jest ta Blue Magic, samiczka, samczyk jest to Jansen Paul. Ta samiczka też u mnie lata, to jest hodowcy z mojego działu, ona była lotowana i się u mnie lata. A tu se zajęły chyba całą górę z tego co wychodzi. Wezmę stratę, ja je wypuszczę, bo jak pada deszcz, to one się bynajmniej troszkę pokąpią. Albo w sumie ich nie będę wypuszczał. Nie, a może kurde, wyrąbane w sumie niech idą na dwór, niech se polatają. Bo zaraz by były hejty, że najpierw se wypuści, później pewnie łapane. Te gołębie u mnie latają. Zresztą starsi widzowie wiedzą, które to gołębie są, które to są moje, które to nie są moje. Ja je wypuszczam tylko dlatego, żeby one mi w miarę jako taką formę złapały. W miarę jako taką formę złapały, żeby fajnie się rozlatały. No i po prostu one pójdą do gołębnika lotowego, tak? Daję im ten kurde czas. Dwa, trzy tygodnie, żeby się w miarę tam rozlatały. Widzicie, wszystkie poszły, siedzą na dachu. Są to gołębie praktycznie, które od młódka siedziały. Siedziały po prostu na dachu, tak? Więc też nie ma co się dziwić, że one nie latają. Że one nie latają, no ale miejmy nadzieję, że się fajnie rozlatają. Dobra, ja przeszedłem do gołębnika lotowego.
Jest tu też, jak widzicie, nie za czysto, nie za ciekawie, jeżeli chodzi o czystość. Ale tak jak mówię, nie będę przed hodowcami ukrywał, nie sprzątam u gołębi podczas lęgów. Nie sprzątam u gołębi podczas lęgów. O, wypiły wodę. Ja im daję tylko tyle, żeby wypiły. Jeszcze dzisiaj nie byłem u gołębi, w sensie dopiero przyszłym, bo skończyłem lekcję trzecią, przyszłym dopiero. Teraz je napoję, nakarmię, dzisiaj zakwaszacz do wody standardowo jak co poniedziałek. A nakarmę dostaną prawdopodobnie olej z oregana i zasypię to jakimiś ziółkami. Są już jajka, czy są jajka? Są jajka. Są jajeczka. Pokażę może jedno jajeczko. Jest jajeczko. Takie trochę nieskształcone. Bo ja już źle palcami czuję. Nie, jest troszkę niekształcone. No ale jest ciepłe. Łódki będą się kluły za jakieś 2-3 dni. Tak obstawiam. O, tu siedzi samiczka. To jest po moim wanlonie od Japakohorna. Tu nic nie ma na razie, bo tu ogólnie mi potłukła samica. Byłem wkurzony mega. Tutaj ma też jakieś tam jajka. Tam ma jajeczka. Moja lotniczka po Kubusia. Z Kubusia gołębi. O, tam widzę się gania pstryc pstrom. No i ogólnie ta samica mi się sparowała tak jak chciałem. I poszła do tego tigra, a on poszedł na samicę, właśnie tą samicę, jak to się mówi, samiczkę, no na końcu języka to mamy, na samiczkę de kanibala. Tutaj są jakieś jajeczka, samczyk siedzi, tu są jajeczka, nie, tu nie, bo tu jest pusty samczyk, wolny samczyk, no i tu samiczka też. Tu ogólnie będzie imbryt, bo jak sparowałem, to dopiero skapnęłem się, przecież to jest rodzeństwo, ale nie czystokrwiowe rodzeństwo, bo samiec miał inną matkę. Nie, samiec miał innego ojca i samica miała innego ojca, mieli wspólną matkę. No i tak mówię, kurde, przecież to jest rodzina. No ale tak czytam, mówię, zostawię, bo to jest jednak po Ardenach. Arden z deklakiem to był skrzyżowany, więc mówię, zostawię, no pójdą w czystości trochę, w czystości mówię, pójdą trochę na imbred, poimbreduję to fajnie, później będę miał na rozpód młotki i zobaczymy w ogóle jak się imbredy sprawdzą, no i zobaczymy, nie? Ogólnie na początku myślałem, że tam w gołębniku wynosi mi jajka szczur, myślałem dosłownie, że wynosi mi te jajka szczur. No ale tak później przypatrzałem, jak one się tam biły, musiałem im dać jęczmieniu czystego, żeby je trochę wyciszyć. No i jest git na razie. Na razie nie tłuką, więc jest dobrze. Co by tu powiedzieć hodowcom? Co by tu powiedzieć jeszcze? Jakieś plany? Na razie planów żadnych nie mam, bo jak widzicie, pogoda jest dorąbana. O, pytanie do was, czy chcielibyście jeszcze może inny, osobny kanał? Z wędkarstwa, bo zacząłem też chodzić teraz na ryby. Bo jakby tam było jakieś zainteresowanie, to można by było zrobić, ale na razie nie chyba. Tylko pytanie po prostu, czy to by było w ogóle dobry pomysł, taki kanał. A jeszcze będę prawdopodobnie chciał kupić sobie przepiórki. Ale to jeszcze z 2-3 tygodnie. Chcę kupić sobie przepiórki po prostu i jeszcze będę miał przepióreczki. Przepióreczki tylko dla ozdoby będę miał, bo miałem już pawia, złapałem pawia, normalnie złapałem u takiej mojej byłej nauczycielki ze starej szkoły, na ogródku latał paw, ja go pod bierakiem na ryby chwyciłem, a co się okazało, że ten paw jednak miał właściciela i był z, po prostu przyleciał, ten paw dosłownie przyleciał 3 km, dobre 3 km i oddałem go po prostu właścicielowi, dał mi 50 zł za to, że go złapałem. Już drugi albo trzeci raz mu tak uciekł. No ale złapałem, oddałem. Dobra, co? Ja będę kończył ten odcinek. Ja będę kończył ten odcinek powoli. Ja będę po prostu kończył ten odcinek. Musiałem przerwać, bo mama mnie woła. I co? No co? Trzymajcie się, cześć. Na razie.